Poczytamy o glistniku, jaskółczym zielu. We współczesnej terapii wskazania bezpieczeństwo stosowania. Katedra farmakognozji z ogrodem roślin leczniczych. Gdański i Mirosława Krause. Kierownik Baranowska nadzwyczajny. I tu czytamy. Glistnik jest rośliną występującą w stanie naturalnym. Przeciwwirusową, przeciwdrobnoustrojową, przeciwnowotworową, wyciągów alkoholowych z glistnika. Uspokajające, zasypianie, hipotensyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, hepatoochronne, antyalergiczne, znieczulające, moczopędne. No to mają tych zastosowań troszkę. Pierwsze wzmianki na papirusie Ebersa, lata 1550, przed naszą erą. 1500 lat przed Jezusem już pisali o glistniku. Prezes nie poleca produktów leczniczych ten surowiec, że jest znikoma korzyść terapeutyczna. 3K. Skład chemiczny. I mamy helidonina, oksysangwinaryna, dihydronitydyna, nortrhelerytryna. Helamidyna, helelutyna, dihydrosangwinaryna, oksyhelidonina, norhelidonina, koptyzyna, dihydrokoptyzyna, tetahydroberberyna, protopina, magnofloryna. Parteina, a to alkaloid. A to pewnie wszystkie są alkaloidy. Kwasy organiczne, karotenoidy, flawonoidy. Ciekawe ile. Sięga 2%. Cytotoksyczne. Wbudowuje się w strukturę DNA. Nieźle. Ukrain. Niezły. Kwasu tiofosforowego. Przykładem jest pochodna helidoniny. Zawierająca reszty kwasu tiofosforowego. Tiofosforowy. Że Ukrain stosowany z gemcitabiną jest skuteczny w terapii raka czustki. Nieźle. Normalnie też spazmolityczne, namięśnie gładkie. Przeciwskurczowe, berberyna. Aby uzyskać, należy wprowadzić kod. Cena za kod jest 30 zł za 30 dni dostępu. Piśmiennictwa sporo. No to dziękujemy. Tylko czy to się nagrywało, to wątpię. To jest łotrostwo. On coś licho nagrywa.